Gregor Aleksandrowicz Rodenko w ramach wdzięczności ciągał nas każdego wieczoru po knajpach. Począwszy od podłych spelun, poprzez podejrzane kiżany, aż po szykowne restauranty. Nieustanne pasmo zabaw, hulanek i pijaństwa męczyło niczym najcięższa praca. Nasz kompan postanowił zadbać również o wypoczynek i tym sposobem trafiliśmy w gościnne progi Madame Sadkowskiej. W tym przybytku za imperiały można było kupić dosłownie wszystko. W całej Warszawie nie było równie pryncypialnego miejsca. Urocze aksamitki, które miały za zadanie bawić klientów, wyglądały niczym damy dworu, których nie powstydziłby się sam car Batiuszka. Młode, piękne i warte grzechu, a grzech w salonach madam ważony był złotem. Każda z dziewcząt delikatna i pachnąca, każda z ponętnym uśmiechem na ustach i skora do zalotów. Ich powab i wdzięk musiały na wejściu oczarować klientów, bowiem w tej branży pierwsze wrażenie to gwarancja sukcesu. Doświadczona Madame Sadkowska dobrze wyszkoliła podwładna, a swoją drogą panienki miały w tym również swój interes. Dostawały solidny procent od utargu. Przybytek, nad którym pieczę trzymała Madame, zasłużył sobie na opinię najbardziej ekskluzywnego lokalu w Warszawie. Pacałachy na pewno nie należały do tanich, ale za odpowiednią klasę zawsze trzeba wybulić konkretny sarmak. Szyk i przepych były wizytówką tego lokalu. Na suto zastawionym stole spoczywały mięsiwa, egzotyczne frykasy oraz wyśmienite trunki. Światło świec tańczyło na obrzeżach porcelanowej zastawy i krawędziach srebrnych sztuczców. Wódka błyszczała w kryształowych kieliszkach, a czerwone wino mieniło się rubinową poświatą w szklanych pucharach. Skrzypek odziany we frak grał melodie chwytające za serce i porywające do tańca. Im więcej trunku krążyło w krwi, tym bardziej puszczały hamulce i z każdą chwilą znikały dobre maniery. Liczyła się tylko uciecha i przednia zabawa. Po nas choćby potop. Rodenko ostro dał sobie do wiwatu. Chociaż prawdę powiedziawszy, każdego z nas gorzałka srogo sponiewierała. Pamiętam jak przez mgłę, że kiedy na wpół przytomny tabakiera przymierzył jego czapkę, w żyłach naszego poczciwego dobrodzieja zaszumiała wojskowa krew. Konaliśmy z rozbawienia, widząc jego nieporadne podrygi i zaciekłe zmagania. Wtem niespodziewanie sięgnął po broni, naciskając spust, oddał strzał z naganta. Omiótł zamroczonym wzrokiem po naszych zaskoczonych twarzach, a potem parsknął rubasznym, zaraźliwym śmiechem. Jednak tamtego wieczoru, ale kilka godzin wcześniej, wydarzyło się coś, co wywróciło moje życie do góry nogami. To właśnie tam ujrzałem piękność, na widok której moje serce zabiło dwa razy szybciej. Zauroczyłem się. Zadurzyłem, przepadłem z kretesem. Świat wywinął salto. Moje oczy ujrzały dziewczynę piękniejszą niż wszystkie skarby carskiego sioła. Od pierwszego wejrzenia wiedziałem, że Sabina, bo tak właśnie miała na imię, jest tą jedyną. Jest kobietą, na którą czekałem całe moje życie. Wiedziałem, że zrobię wszystko, aby wykupić ją od maciorników, wyrwać ze szponów madam i zabrać z sobą, by dzielić wspólne życie. Po wyjeździe tabakiery byłem zdany sam na siebie, bo nie chciałem wracać na prowincję. Powoli wnikałem w świat urków i fartowników. Trzymałem sztamę z wrześniami. Przypadek sprawił, że zostaliśmy Hewrą i połączyła nas przysięga krwi. Bracia pracowali dla prezesa. Parali się rekieterką i byli w tym bardzo skuteczni. Kastet, Kosa i Ola Boga były ich znakiem firmowym, a każdy, kto miał pecha stanąć im na drodze, był ciężko przegrany. Nie chodziłem z nimi na zadania. Karmannik nie może mieć obolałych dłoni, a poza tym
nigdy nie byłem skory do brutalnej przemocy. Pracowałem w Dolinie i Farmazonie, a bracia nagrywali mi roboty i wspólników. Po prawej stronie Wisły najważniejszym człowiekiem w przestępczym półświatku był Tumba. Facet miał klasę. Można nawet powiedzieć, że przesadnie dbał o swój wizerunek. Nosił dobrze skrojone garnitury, drogie płaszcze, apaszki i francuskie koszule. Bez ochrony nie ruszał się nawet na krok, bowiem wielka władza ma również swoje słabe strony. Tumba jadał tylko w przyzwoitych knajpach. Miał taki zwyczaj, że podczas posiłku nie życzył sobie, żeby w tym samym czasie w lokalu przebywali inni klienci. Trudno powiedzieć, co było tego powodem. Może w przeszłości wydarzyło się coś, czego nie chciałby już nigdy więcej doświadczyć? To oczywiście było zmorą wszystkich właścicieli lokali, ale nikomu z nich nawet nie przyszło na myśl, żeby się temu sprzeciwić. Posłusznie i bez szemrania spełniali jego życzenie. Niektórym ludziom, a szczególnie tym potężnym, niebezpiecznym, nie odmawia się nawet najdziwniejszych zachcianek. W związku z tym, że strefa wpływów Tumby była bardzo rozległa, niektóre geszefta wymagały uzyskania jego zgody. Była pewna delikatna sprawa, którą ja i Wrześnie chcieliśmy załatwić bez szkody dla naszych stosunków z szefem warszawskiego półświatka. W naszym środowisku nie warto szukać wroga w człowieku, który trzyma w garści całą Wolę i przyległe kwartały ulic. Przedstawiłem nasz geszeft z duszą na ramieniu. Wcisnąłem niewielki farmazon, co było ryzykowne, ale zrobiłem to w dobrej wierze. Chciałem, żeby Tumba dostrzegł, iż bardzo wiele na tym zyska. Przybił naszą faciendę, czując w tym również dobry dla siebie interes. Zdarzało mi się znikać na długi czas z Warszawy. Pewnego dnia wróciłem z kilkudniowych wojaży i wtedy Filek w kilku zdaniach powiedział mi, czego był świadkiem. Z każdym jego słowem czułem, jakby ktoś wbijał w moje serce zimny sztylet. Nie spodziewałem się takich wieści. Niby nic się nie wydarzyło, a jednak mimo wszystko gdzieś w głębi duszy zabrzmiała niepokojąca melodia i moje płomienne uczucia spowił chłodny cień. Tamtego popołudnia poznałem smak zazdrości. Nadszedł czas na najpoważniejszą robotę w mej blatnej karierze. Postanowiliśmy spruć pudło. Towar był trefny i trudny do opylenia, ale i tak mieliśmy na tym zarobić krocie. Za zgarniętą dolę każdy z nas mógł żyć w luksusie przez długie miesiące. Nie można przez całe życie bezkarnie kraść. Trzeba wiedzieć, kiedy należy się wycofać i skończyć z tym procederem. Nawet jeśli nie opuści cię szczęście na robocie, to na twojej drodze mogą stanąć zawistni bądź zastraszeni wspólnicy, frajerzy czy skieł, którego za mało posmarowałeś. Dziś wiem, że w życiu każdego złodzieja przychodzi taki dzień, kiedy Chinty zjawiają się u twych drzwi, zakuwają cię w kajdany i brutalnie wloką do cienia.